Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie Watch Dogs 2 na trybie single player i będzie to prawdopodobnie ostatni już odcinek, ponieważ tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze dobić tutaj, nie wiem, może z ten 1 bądź 2% do zakończenia. Nie wiem, czy dałem znać tam, ale po skończeniu głównego wątku fabularnego i w sumie większości chyba misji pobocznych, jak nie wszystkich, mieliśmy procent jednak 96. Zakładałem, że będzie to około 97%, okazało się jednak, że jest to 96%, dlatego tak jak wspominałem wcześniej, chciałbym zrobić jeszcze jeden odcinek i to będzie ten odcinek dzisiejszy, w którym jeszcze parę rzeczy tutaj ze znajdziek sobie zgarniemy. Także jeżeli ten odcinek, w sumie ostatni już z tej serii, no bo raczej więcej odcinków nie wiem, nie planuję, no chyba, że jakiś DLC wyjdzie, to jakiś jeden jeszcze odcineczek może, wiecie, takie niespodziewane może coś jeszcze będzie, ale takie jak już chodzi, to jest ostatni odcinek, jest niedziela, dlatego od poniedziałku, od jutra zaczynamy Maxa Payna. Także przypomnę tylko, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie zostawić śmiało łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i oczywiście możecie śmiało włączyć powiadomienia. A teraz tak, rzeczy, które nam zostały do zrobienia to... Po pierwsze, misje online, których nie zamierzam robić, nie będę robił misji online i to już mówiłem. Rzeczy, które nam zostały, to torby z pieniędzmi. Nie wiem, jaki one mają realny wpływ tak naprawdę na procenty przechodzenia gry. Zostały nam też wyścigi różnego typu, ale nie wiem, czy te wyścigi tak naprawdę nam cokolwiek dają. No nie wiem, czy te wyścigi są jakoś tutaj wliczane. Możliwe, że nie. Możliwe, że po prostu są takie, wiecie, można sobie przejść i coś tam zarobić co najwyżej. No nie wiem, jak to działa. No i zostały nam jeszcze kluczowe dane i punkty badań ogólnie i myślałem, żeby te punkty badań porobić, bo to jest chyba rzecz, która moim zdaniem powinna się najbardziej wliczać jeszcze tutaj do tych procent przejścia gry. Także jedziemy sobie, zaczniemy tak od wyścigu, zobaczymy jeden wyścig, bo tych wyścigów kompletnie nie robiłem. Mieliśmy jakiś po drodze wyścig kartów, który był taki o sobie. Tutaj mamy, ej, to jest mistrz jakiś, czekajcie. Okej, rozpoczął się śledztwo. Gówno mnie to już obchodzi, tak jak mówiłem. Nie, telemarketer mistrz beatboxu. Aha, no to fajnie, bo tutaj jest wyścig tych quadokopterów. All right, you have a drone. You gotta see how fast you can go, man. There's places all around the city you can swoosh and glide through. Just go on out there and fly. No okej, spróbujemy. Odblokowano nowe zadanie. Aha, czyli po prostu zadanie odblokowaliśmy tak jakby? Czekajcie, o co chodzi? Jak to jest? Jak to wygląda w tym momencie? On nam po prostu powiedział, gdzie są kolejne misje chyba, jeżeli chodzi o wyścigi dronów, tak? Tak mi się wydaje, że to działa w ten sposób. Między słowami driver SF. Okej, to jest jeszcze do zrobienia. Wiele celów, otwórz driver SF. Potrzebny kierowca. No okej, dobra, wybierzmy sobie może kogoś. 3 kilometry, boże, tutaj jest ktoś. Okej, zacznij jazdę. Jak to działało? Broody, zabierz klienta. No okej, mamy fajny samochodzik. Wezwałem sobie ten samochodzik oczywiście. To jest samochód z tego filmu, który tutaj był kręcony tak jakby, a my go ukradliśmy i przerobiliśmy. Oczywiście to jest coś na podstawie Knight Ridera amerykańskiego. No i okej, teraz jeżeli chodzi o tę misję, musimy podjechać ten kilometr. Odebrać, rozumiem, babeczkę i później z nią gdzieś pojechać. No okej. Jesteśmy po prostu kierowcą. To jest, mówię, no to jest stricte już nabijanie po prostu jakiś procent. No chciałbym ten, szczerze powiedziawszy, chciałbym mieć 97% przejścia gry. Bo tak sobie założyłem jakoś na początku, że hej, przejdę grę, będę miał 97% przejścia, nie tryhardując za bardzo. No i mam 96, trochę się zawiodłem, także... Okej, lecimy. 300 metrów do babeczki. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko temu, jak jeżdżę. Okej, muszę wjechać chyba tędy, bo nie mam innej możliwości dostania się z powrotem. O, punkt badań nam wyskoczył, kolejny, który będzie można zgarnąć. No i te punkty badań na pewno też chciałbym jeszcze jakieś zrobić. Także podjeżdżamy. Witam, gdzie pani jest? O, pani wsiada. Two stops.
I need you to bring me downtown first before the TV station, and I need you to go fast, fast, like screw whatever lights and people. Except dogs. Don't hit any dogs. I like dogs. People suck. Sounds like trouble. Trouble. Things not going well? Yesterday, I was great. Yesterday, my boss wasn't a total idiot. Today, my boss is a tool, and he's ruined my life. Your whole life? Sounds extreme. I'm serious. Ruined. As in an earthquake through my house while I was in the shower wouldn't have done as much damage. I can't say that I've ever had a boss. Let's call him Steven. Steven Big Mouth. Mr. Big Mouth went off script. He was only supposed to introduce our new design of smart houses, sexify our tech and flash his stupid bleached teeth. But no, he had to go brag that our tech can't be hacked. And do you know what happened? Do you? I have no idea. He is such an idiot. If someone gets in, this will be a PR disaster. Maybe it'll teach your boss a lesson. Okej, okay, dobra. Była tutaj krótka historyjka. Ale śmieszne jest to, że babeczka, to jest to, tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, w trakcie trwania serii, tam było, że no, psy, tylko nie przejeżdżaj psów, bo lubię psy, ludzie mnie nie obchodzą. No tak, typowo jak w GTA, przejadę psa, cokolwiek się stanie zwierzakowi, to jest wielki boom, jak możesz zabijać zwierzęta? Zabijesz 1000 osób? Nie, nic się nie stało. Okej, okay, proszę. No jedź, no idź. Babeczko. Czy ja mam z nią jeszcze wyjść? Czy ona jest jakaś głupia? Are you shitting me? Get here. Cause you're the target this time. Shit. We have to hurry to the TV station. I do damage control and he gets to stuff his face with caviar. Huh. Oh, he chokes. Ugh, he brags about unhackable tech, and somehow, this is my fault. It'll all blow over, eventually. Dead sec. Unbelievable. I was hoping they wouldn't hear his challenge, but no. Such fucking luck. It was tough to ignore. What a douchey name. Dead sec. Douchey, yeah. Personally, I like that they made him look like the ass my boss is. See? Right side. Unfortunately, this tsunami of shit is gonna drown me. Okej, okay, no dobra, no jest to do powiedzenia jakiejś historii, można powiedzieć, jak wozimy tutaj tych ludzi, tylko głupio było z tymi sklep z ubraniami. I appreciate you getting me here with time to spare. Now I'm going to go throttle my boss. No okej, okay, no to elówka. W takim razie mam nadzieję, że dostanę najwyższą notę w tym driverze SF. No okej. Okay. Zdobyto followersów, 19 tysięcy za to dostaliśmy, czyli w dalszym ciągu można jakoś zarobić. Co dostaliśmy? To kierowca. Nie wiem, jak ten poziom działa tak na dobrą sprawę. Aczkolwiek no udało nam się zarobić i jest okej. Okay. Jesteśmy o czasie i mogłam ponarzekać na swojego szefa, który i tak jest idiotą. No okej, okay. Misja zakończona. Dziękuję bardzo. I teraz moglibyśmy w sumie zrobić jakieś badania. Poznajdywać punkty badań, bo tak. Hakowanie pojazdów. By zmusić śmigłowce do odlotu. No ogólnie widzicie, patrzcie ile tutaj rzeczy trzeba gdzieś pozdobywać. W ogóle możemy sobie wrzucić to jeszcze. Wrzucimy sobie po skończeniu gry, wrzucimy sobie nitro. Masowe hakowanie, jak dobrze, że pierwszy wywołuje chaos, hakując wszystkie okoliczne pojazdy jednocześnie. O, to w ogóle nie byłoby takie złe, to mieć wcześniej posiadanie czegoś takiego. No i okej, okay, pokaż na mapie, gdzie mamy... do przyjęcia. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy to tu w Chinatown, czy to tu po prostu wyżej. To są kluczowe dane w Chinatown. Prawdopodobnie to jest to, czy możemy się tu jakoś przenieść bliżej? No chyba nie za bardzo. Także po drodze, dobra, zgarniamy te trzy kluczowe badania, chciałem powiedzieć. Kluczowe dane, miejmy nadzieję. Także zgarniamy te, które będą przed nami. To znaczy niektóre są kluczowe, a niektóre nie są kluczowe. Niektóre to są po prostu punkty badań, które możemy sobie uzyskać, także tak, jedne punkty badań mamy gdzieś tu. Oczywiście spróbujemy sobie to najpierw wyciągnąć dronem, bo skoro możemy, to dlaczego by tak nie zrobić? Czekajcie, tutaj jest dron, tutaj coś jest w środku. Teraz pytanie brzmi, bo widzę, że tutaj trzeba będzie coś podhakować, trzeba zhakować tam. Okej, okay, czyli tutaj muszę po prostu maszynkę w środku zhakować. Ha, rozumiem, dobra.
czy robimy coś w tym guście. Musimy tam podjechać na zaplecze, tak jakby. No zgarniemy sobie te dane po prostu, żeby mieć. Żeby, no tak jak już mówiłem, żeby po prostu nam nabiło trochę punktów jeszcze. Do przejścia gry. Dobrze byłoby tam podjechać w sumie. Okej. No okej. Całkiem nieźle. Dobra, czy mi się wydaje, że coś tak piszczy jakby? Nie mam pojęcia, czy to coś, czy to jest coś w grze, tak piszczy, czy o co chodzi? Nie, no, tak trochę mniej, raz więcej, nie wiem. Czy to ten samochód tak piszczy? Wytyfy, gro komputerowa. Dobra, mamy ulepszenie tutaj na maksa zrobione, także to nie powinien być problem w tym momencie. Our followers think nailing thrust is the big win here, but it's only the frosting on the cake. People are going to be doubting their own opinions now. Nobody's going to admit to getting played with this election, but every pro-thrust voter is now wondering if they were. We've welded Bloom and the CTOS to the idea that big data is invasive and shitty. Yup. One okay. Invasive, shitty cake. Nawet nie wiedziałem, że jeszcze oni sobie będą coś tam gadać. Okej, okay, wydawało mi się, że w ogóle ta rozmowa, o której oni teraz wspominali, ona już się odbyła. Prawdopodobnie. Czekajcie, to ten samochód tak robi? Okej, okay, dobra, wywalone w ten samochód, bierzemy inny. Nikt nic nie kradnie, halo, proszę się ogarnąć. Proszę się ogarnąć, dziękuję. Przynajmniej muzyka jest dobra włączona. Dobra, nie ma. Nie ma dzwonienia po psiarskie. Dziękuję. Jedziemy sobie stąd. Wziąłem jakiś randomowy, głupi samochód. No, dlaczego się zdenerwował gościu? Że to nawet nie był pewnie jego samochód. No, to tak nie mogło być. Halo? No okej, okay. A my lecimy po kolejne dane. Dane szukane. Prawie jak w szkole. No okej, okay. I teraz tak. Mamy jedne z prawej strony. Aha, dobra, już wiem. To są te chyba, na które będę musiał użyć tego dźwigu. Tak mi się wydaje troszeczkę. Chociaż, czy dałoby tu radę? Nie, dobra, tutaj da radę wejść. Bo tutaj trzeba będzie się dostać tak. Tu, tu i tam. Prawdopodobnie nawet da radę wyskoczyć dronem tutaj. O, bo to jest zrobione tak, żeby wyskoczyć dronem moim zdaniem. Także myślę, że możemy na spokojnie polecieć tam dronem. Tylko musimy tak, najpierw dookoła objechać. Co nie powinno być większym problemem też. Okej, okay, dookoła, spokojnie. Tylko tutaj będziemy się musieli dostać jakoś. Fajnie byłoby się jakoś po czymś dostać, także... Czy te śmietniki spełnią swoje role i pozwolą mi się odbić na ten budynek? Drogie śmietniczki? Śmieciunie? Ja pierdzielę. No nie! Prawie. Dobra, wiecie co? Podjedziemy sobie tam po prostu. Ja tam wejdę wyżej poziom i po prostu wypuszczę wtedy dopiero tego skoczka. No bo jednak no nie będziemy się tak pierdzielić, nie będziemy się bawić 50 tysięcy razy. Po prostu skorzystamy z tego, że no, jak jest drabinka, no to wejdziemy sobie przynajmniej ten kawałek. Mogę nawet to ręcznie już skakować, nawet nie muszę używać do tego drona mojego super skoczka najlepszego. No i dopiero potem tego skoczka użyję. Okej, okay, proszę bardzo i teraz skoczek, go. Bo prawdopodobnie tutaj o to chodzi, żeby właśnie skoczek tam wskoczył. Tylko no, byle trafił tutaj, okej, okay. I teraz tak. O ja pier... A kurde, no tak, przecież to nie tak działa. Dobra, dałem się zwieść troszeczkę. Ponieważ iż, że... Zamiast na samym końcu sobie wyskoczyć, to ja sobie wyskoczyłem już dużo szybciej, także tego się nie robi. Tak się nie robi. Proszę bardzo, kluczowe dane z Chinatown zostały przez nas uzyskane. Fajnie, powiem wam, że te znajdźki można zrobić jeszcze, one są w miarę przyjemne. Te znajdźki są przyjemne niż końcówka gry tak naprawdę, gdzie się musicie strzelać. Bo możecie sobie pojeździć, tu są plusy, w miarę jakoś tam pojeździć średnio. Okej, okay, możecie posłuchać muzyki klasycznej Supi i możecie sobie pojeździć jeszcze jakoś tam dronami. No to jest zawsze jakiś future, jakaś fajna rzecz taka.
Okej, okay, i teraz pytanie za 100 punktów. Jak się dostać? Gdzie tutaj jest punkcik do skakowania? On jest niżej umieszczony. I to jest tak, że gdzieś tutaj prawdopodobnie jest jakieś miejsce, gdzie można wjechać? Nie, to jest tutaj gdzieś, okej. Okay. Może uda mi się zrobić to quadokopterem. Fajnie by było, szczerze powiedziawszy. Gdybym się nie musiał czymś innym tam dostawać. Okej, okay, quadkopter. Czekajcie, gdzie to jest? A, to jest tutaj. Dziękuję bardzo. Punkty badań zdobyte, kolejne. No okej, okay, to jest dla mnie bardzo dobra sprawa i teraz możemy sobie zrobić to, wykupić jeszcze. O, proszę bardzo, jak super. No okej. Okay. Ogólnie ludzie, tak muszę rzec, że dzisiejszy odcinek i te kilka wcześniejszych, ogólnie w tym tygodniu odcinki były nagrywane do przodu. Dlaczego były nagrywane do przodu? Ponieważ teraz jest, o w ogóle, wyspa Yerba Buena XD, jedziemy do Yerby. Znalazłem Yerbę w Watch Dogs 2. Taki goł, taki tytuł odcinka. Czekajcie, w ogóle mógłbym ukraść ten samochód, bo wygląda całkiem spoko. Bo jesteśmy z chłopaczkami na IEM-ie, dlatego ten odcinek mogę powiedzieć śmiało, że jest nagrany do przodu. Z tego względu, że właśnie w tym momencie prawdopodobnie albo jestem, albo już nawet wyjeżdżam z IEM-u w Katowicach. O Jezu, wjechałem w policję, jestem debilem. Okej, okay, jak mogę wyczyścić tam tę policję czy coś? Po prostu ucieknę, tak myślę. Zanim dojadę na Yerba Station, to... O Jezu, wjeżdżają w nas. Zanim dojadę na Yerba Station, to... To trochę minie czasu. Więc może akuratnie za ten czas po prostu ucieknę. Dokładnie. Tak patrzyłem na te ubrania. One nie są jakieś za specjalne, te nowe ubrania. Nie wiem, może to DLC jakieś takie, nie wiem, no jeszcze wyjdzie. Albo coś będzie odblokowane i coś, będą jakieś fajne opcje i może dzięki temu gra się jeszcze na chwilę odnowi, ale no nie wiem, no po prostu ten tryb online, no mi wydaje się słaby ten tryb online. A Yerbka jest okej przecież. Okej, także tam się udamy. Niestety kilometr 800, ale no co zrobić? Kawałeczek mamy do przejechania. Nie powinien to być jednak problem, bo nie wiem, z minutę może będziemy tam jechać. Raczej nawet mniej. Także okej, okay, jedziemy w stronę Yerby. Nigdy w grze tutaj nie jechałem jeszcze tym mostem. Naprawdę. A może to jest ten długi most, a nie Golden Bridge, czy tak? To jest ten długi most? Pamiętam, w ogóle ten most też był w popkulturze, nie wiem, czy w Spider-Manie był, czy gdzieś w różnych filmach ten most się znajdował, że właśnie na jednym poziomie jechali w jedną stronę, a na drugim poziomie jechali w drugą stronę, przez co były cztery pasy na przykład, czy więcej, i można było sobie śmigać po tym moście. Nie, nie wybijaj okna, nie będziesz tutaj nic niszczył, kolego. W pobliżu wykryto punkt badań. Tutaj coś wykryto. Okej. Okay. Mam nadzieję, że policja się nie czepi, że stoję po złej stronie. No okej, okay. Tutaj jest coś niżej do hakowania po prostu. Czy to jest po prostu taki coś, co możemy sobie podlecieć i zhakować? Tak, punkt badań, dziękuję bardzo. No ale w dalszym ciągu to nie było to, po co ja tu chyba przyjechałem, tak mi się wydaje. No, tak mi się wydaje, bo byłyby to chyba te dane wrażliwe, tak? Dane wrażliwe, Jezu. No, o czym on mówi? To byłyby te punkty badań. O, widzicie, coś jest nade mną. Te lepsze jakieś punkty badań, w sensie. Dobra, jak się tam dostać teraz? Pytanie za 100 punktów. Pewnie tędy można sobie zjechać, to znaczy tutaj się pewnie wjeżdża. Okej, okay, są dwa tereny, na których mogłoby to się znaleźć. Mamy tutaj jeden teren. Gdzie może być ten punkcik? Zaraz zobaczymy, podlecimy. Nie, tutaj tego nie mam. Okej. Ale tutaj są pieniążki, więc wiadomo dlaczego też jest ochrona jakaś. I tutaj jest ten drugi punkt. Jest jakaś willa czy coś. Okej, poza zasięgiem. Dobra, spróbujmy tam wjechać. Może będzie ten punkt badań do zdobycia właśnie tutaj, w tej miejscówce. Mam taką nadzieję, szczerze powiedziawszy, bo nie widzę miejsca innego, w którym to mogłoby się znajdować. Okej, okay, trochę ochrony u menu, niestety. Czy ja tu nie byłem kiedyś? Nie, mam takie dziwne wrażenie, że już to obrabowałem. Ale mają pancerzony pojazd nawet, nice. Panowie. O, jest, są, dobra, okej, okay, tutaj jest.
Czyli jednak, ale, no my to zrobimy, nie będziemy się strzelać z nimi. Jak mówiłem, ja jestem dzisiaj bardzo w pokojowym nastroju. Także zastosujemy po prostu najprostszy trik w tej grze. Okej, okay, gdzie to jest? Czekajcie, to się znajduje tutaj bardziej. Okej, okay, no to wyspa Yerba Buena, kluczowe dane zdobyte, easy. Patrzcie, jak łatwo zdobywa się kluczowe dane, naprawdę, no to nie był żaden problem. Sfoma teraz, okej, okay. Kolejne kluczowe dane, które można gdzieś uzyskać, są tutaj, dlatego przeniesiemy się szybką podróżą, ale nie tu, tylko do Lombardu, w którym jeszcze od razu sobie coś sprzedamy. No i jeszcze spróbuję uzyskać tak z jedne czy drugie kluczowe dane. I gdzieś może też w opisie pod filmem albo w komentarzu pod filmem umieszczę, czy udało nam się zdobyć ten jeden upragniony mój w tym momencie procent przejścia gry, bo no nie powiem, no fajnie byłoby jeszcze ten jeden procencik mieć, tak 97. Chociaż i tak ja jestem bardzo dumny z tego, że w tej serii, gdzie nie robiliśmy tak naprawdę gry na 100%, no, udało nam się 96 uzyskać bez większych problemów. Także z tego jestem mega zadowolony. No okej. Okay. Teraz tak, pyk, no muzyka klasyczna jest włączona, tylko chciałbym wyjechać, a tu mnie blokują jakieś goście. Także teraz pyk, lewa strona, dziękuję i gdzieś tutaj, San Francisco MoMA. Nie mam kompletnie pojęcia, co to jest ta San Francisco MoMA, ta SFOMA tak zwana. Ale sobie podlecę i zobaczymy, czy to jest gdzieś od góry. Tutaj trzeba, aha, od tyłu trzeba. Okej, okej, trzeba jakoś od tyłu. Później jak od tyłu podlecimy, to prawdopodobnie gdzieś tutaj jakieś drzwi. Nie, tutaj jest kontener. Pewnie trzeba samochodzik do tyłu wydupić dokładnie i tam będzie jakieś przejście. Tak, widzę to, widzę walizeczkę. Czyli już wszystko wiemy. Okej. Musimy się dostać w takim razie od drugiej strony tam i wezmę po prostu też skoczka, wyślę i skoczek bardzo szybko powinien to zgarnąć. Nie zamierzam się strzelać, jak już mówiłem. Ja jestem bardzo pokojowo nastawiony tym razem do tych wszystkich ludzi. Nawet nie zauważyli, że im to zniszczyłem, lamusy. Dobra, lecimy do przodu. Ja tam po prostu podjeżdżam w tym momencie, tak jak już wspominałem, nie zamierzam bawić się w jakieś uprzejmości czy coś. Okej, proszę bardzo, no w taki sposób to ja mogę kluczowe dane zdobywać codziennie. No okej, okay. Kolejne kluczowe dane jeszcze możemy zyskać tak naprawdę. Ciekawi mnie to, czy możemy wszystkie umiejętności na maksa rozwinąć. To było w sumie okej, okay, całkiem. Umiejętność gotowa do zbadania, no okej, okay, list gończy podejrzany, tutaj punkty badań, kluczowe dane te są złapane, tutaj nie ma. Dobra, weźmiemy w ogóle sobie to jeszcze, wybadamy inżynierię społeczną, atak gangu. Czy kluczowe dane, gdzie są jeszcze kluczowe dane, których nie mamy? Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, no to trochę ich jeszcze jest. Kluczowe dane w Coit Tower. No, możemy w sumie do Coit Tower podjechać, to nie jest daleko. W sensie oczywiście szybką podróż odbyć. No nie wiem, ile jeszcze zdobędę tych punktów badań. Chcę jeszcze parę zdobyć, no dosyć szybko mi z nimi idzie. Nie powiem, że nie. Coit Tower. O, Jesus. Ja już czuję, że tu trzeba będzie hakierować. Tutaj trzeba będzie troszeczkę pohakierować, na pewno. I to będzie gdzieś na górze tam, pewnie ukryte. Albo coś w tym guście. Ja już to czuję. To wygląda, ta wieża wygląda strasznie podobnie do jednej wieży, którą już tutaj można było wcześniej zaobserwować. Chociaż z drugiej strony może jednak gdzieś indziej to będzie. Czekajcie, to jest gdzieś obok Coit Tower, więc teoretycznie powinno mi to gdzieś tutaj znaleźć za chwilę. Czy tutaj, czy tutaj? Nie, no nie ma tutaj tego. Halo? Gro komputerowa, proszę nie trollować mnie. Okej. No nie widzę tutaj tych punktów, szczerze powiedziawszy. Czy to może być coś na górze? Czekajcie też. No nie ma nic, nie widzę tutaj.
No, szczerze powiedziawszy, powiem wam, że nie widzę tutaj tego punktu, który miałbym do zdobycia w okolicy Coit Tower. I tak, no nie wiem, no to są właśnie punkty typu hej, gdzieś w okolicy Coit Tower, tylko nie jest napisane gdzie, ani tak naprawdę czy tam dokładnie, ale no ale gdzieś tam. Okej, to jest zdobyte, może to w Kirby Cove, gdziekolwiek to, o Jezu, gdzie to jest w ogóle, Kirby Cove. No okej, spróbujemy w takim razie jeszcze ten, chcę jeden punkt, ostatni, to będzie ostatni punkt badań, który zdobędę. Jeżeli po nim nie będę miał 97%, to wywalone w tę grę wtedy będzie już kompletnie. Okej. Dojedźmy może teraz do tego punktu. Halo, co to za zła muzyka? Tutaj proszę muzykę, nie tą muzykę. Dziękuję. Jak my mamy tam wjechać? Pytanie brzmi teraz tak. Teraz tędy. Tędy do góry. I na wprost w sumie. No okej, możemy sobie tak w ten sposób tutaj dojechać. Pytanie brzmi, gdzie ten punkcik może się znajdować teraz? Gdzieś tu raczej na dole, gdzieś tu raczej na górze. No to jest to, że nie jest tak powiedziane do końca. No, ja mam się zastanawiać teraz, gdzie jest ten punkt, czy on jest na dole, czy on jest na górze. Wydaje mi się, że tutaj będzie ten punkcik. Tak, jest na dole, okej. I musimy tam zjechać. Dobra, drogi samochodziku, proszę bardzo, po skałkach. Go po skałkach. Ha, najlepszy zjazd. Okej. Kurde, to jest chyba mój ulubiony kawałek z tej muzyki klasycznej tutaj ze stacji w tym momencie. No jest tak piękny po prostu ten kawałek, że to masakra. Naprawdę. Dobrze, nie muszę z samochodu wysiadać. Mogę sobie posłuchać i mogę sobie z wami porozmawiać za ten czas. Także gdzieś tutaj w środku znajduje się waliza, po którą przyjechałem. Aha, tu się nie dostaniemy. Nic nie widać, dlatego uruchomiłem ten trybik niebieski znowu. Dobra, czy tu jest jakiś gang, czy coś w tym guście? Możliwe. Okej, teraz tutaj. Musimy od drugiej strony się po prostu dostać. Okej, jak tam wejść? Czekajcie, ja muszę jakoś wejść na dół. Pytanie brzmi jak teraz? Tutaj, okej. Okej, gorzej, że psy się będą... Okej, wywalone. Wywalone, skoczek odzyskany, zrobione punkty badań. Także, ludzie, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. I myślę, że jeżeli chodzi o Watch Dogs 2, no to już definitywnie sobie temat zamkniemy. No chyba, że tak jak mówiłem, no DLC wyjdzie, cokolwiek nowego, to może jeszcze jakieś 1-2 odcineczki, może kiedyś gdzieś tam wyjdą, ale już będą poza serią. Także niedziela, któregoś tam marca, którego tam dzisiaj macie, jak oglądacie, kończymy serię i jutro zaczynamy Maxa Payne'a 3, gdzie wszystkich zapraszam na Maxa Payne'a, bo będę pierwszy raz przechodził tego Maxa Payne'a. A że byłem fanem 2, to może być ciekawie. Także oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz zostawić włączone powiadomienia. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!